Witam Was, z tej strony MaxD890. Dzisiaj krótki poradnik, jak stumingować kasetę audio. Będziemy dzisiaj potrzebować pudełka na kasetę, jednej kasety, jedną kasetę metalową i kilka innych też kaset. Stuminguję to na kasecie firmy Memorex. Taki mi pomysł przyszedł do głowy, żeby to stuningować, tak to nazywam, i zaczynamy. Trzy śrubokręty różnej miary, różnej wielkości, długopis, bika po to, żeby przewinąć kasetę, pudełka. I tak, dobrze, najpierw otworzymy tego Maxela i zobaczymy, co w nim jest. Co on tu ma, tak. Kaseta jest na raz, nie ma tutaj żadnych zabezpieczeń, żadnych śrubek i tak dalej. Jest metalowa, bo tutaj są te dwie wypustki. To znaczy, że ta kaseta jest metalowa. Dobra. Dobra, taśmę mamy. Na bok tutaj dajemy. Ona się będzie teraz rozplątywać, oczywiście. Tak, trochę ją zwiniemy. Pewien problem, bo ten tutaj w tę stronę tutaj wystaje, jest czarny, ten jest czarny, się troszeczkę tutaj rusza, ten się nie rusza. Dobra, teraz zamykamy go jeszcze raz. Sprawdźmy. Tak wygląda w połowie. Sprawdźmy teraz, co. Zakręcimy go. Teraz będę potrzebował właśnie tego długopisa BIK.
big, medium, żeby sobie przewinąć kasetę. Chodź to tak, też tak zrobić. Czy ona się przewija? Oczywiście, proszę, po kawałeczku. Tu jest oczywiście też taka folia, która idzie tutaj. Też ją możecie zmienić, ale ja zostawiam, bo jest bardziej kolorystycznie to wygląda. Tak samo jak... Ała! Tak, ona jest tutaj wpięta. Teraz ją założymy tu. Tak powinna według mnie wyglądać ta kaseta po tuningu. Bo zmienialiśmy tutaj wpinkę, tutaj środek, tutaj też jest wpinka inna, tutaj jest kółeczko inne. A tak ona, oj, tak powinna wyglądać. Tutaj ta taśma się może oprę, żebym to nie wleciał. Taśma ma być tutaj w środek wchodzić, o, za każdym razem, gdzie ja dołek, jest tutaj wycięcie, ja tutaj przyciskam śrubokrętem i ona jest tutaj w środku. Dlatego, że w momencie, gdy damy tą obudowę tutaj, ona musi idealnie tutaj wejść. I tak ona wygląda po wejściu. Tutaj, żeby wam się nie zahaczyło w tych miejscach tutaj, bo możecie całkowicie taśmę sobie zepsuć. Dobrze, teraz ją skręcimy, które nam zostały. I teraz zamiast zwykłego pudełka, a ile wygląda pudełko od kasety audio, tutaj są te wypustki. I ono się zamyka. Dam pudełko firmy Memorex. Jego się tak otwiera. I ją włożymy sobie tu. I tak wygląda nasza stuningowana kaseta w oryginalnym opakowaniu. Tutaj jest do podpisania. Możesz tutaj podpisać, sobie przykleić i tak dalej. Tak wygląda kaseta po stuningowaniu. Wow. Razem z pudełkiem. Tutaj może od tej strony. O. Tak ona sobie tutaj wygląda. Możemy jeszcze ją sprawdzić, na wszelki wypadek, czy to będzie idzie. Bardzo luźno chodzi precyzyjnie mechanizm. Tutaj go wyczuwam. Bardzo, bardzo przyjemnie chodzi tak, jak to się mówi potocznie, jak masełko. Oj, w drugą stronę powinien zawinąć. Jak masełko. Bardzo, bardzo płynnie chodzi. Dobrze, to tyle. Tuning kasety audio. Dziękuję za oglądanie moich filmiku. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.